28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Trwa kampania wyborcza. Jako pierwszy do Łukowa przyjechał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat na prezydenta Koalicji Polskiej. Spotkanie, które odbyło się na placu Narutowicza, rozpoczęła konferencja prasowa. Dla mnie zdrowie, dla mnie wyjście z kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego, ale też kryzysu politycznego i ustrojowego, to są fundamenty tej kampanii. Dzisiaj przyjeżdżam na Lubelszczyznę, tu w Łukowie zaczynamy kolejny etap naszej trasy, bo ja nie jestem kandydatem od 2 tygodni, tylko od listopada 2019 roku. Nie zgłosiłem się jako kandydat zastępczy, zmiennik czyjś, tylko startuję, bo wierzę w lepszą Polskę, że trzeba przywrócić w Polsce normalność, że trzeba rozmawiać ze sobą, możemy się ze sobą nawet czasem poróżnić, ale nie wolno siebie obrażać, nie wolno atakować, nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której Polska rozpadnie się na dwie połowy. A dzisiaj już w wielu miejscach tak jest. I Polskę rozdartą na pół trzeba po prostu zszyć. Trzeba dać impuls i odbudować polską gospodarkę. Trzeba postawić na rodzime i rodzinne firmy. Trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS, możliwość skorzystania z tego na stałe, nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich. Podnieść kwotę wolną od podatku, uwolnić energię polskiego rolnictwa, odblokować handel ze wschodem, odbudować to, co zniszczył ASF i też błędne decyzje rządzących. Stanąć na czele tych, którzy siłą polskiej gospodarki uczynią polską dobrą żywność. Trzeba dać szansę na zerowy VAT na zdrową żywność, bo ona jest też podstawą i dobrego stanu zdrowia, i dobrej jakości życia, ale też pobudzi polskie rolnictwo. Tych wyzwań związanych z sytuacją tu na Lubelszczyźnie i w wyniku suszy, i w wyniku ASF-u. Jak usłyszałem ostatnio o oczku wodnym, to jest niestety kpina z poważnego problemu, jakim jest mała retencja, jakim jest susza. Susza nie jest dzisiaj problemem tylko rolnictwa. W rolnictwie ją czuć najbardziej. Ale mamy suszę hydrologiczną, suszę atmosferyczną, suszę rolniczą i to wszystko przekłada się na przemysł, ale też na ceny warzyw i owoców za chwilę w sklepach, na ceny wody komunalnej, którą zużywamy w domach. I trzeba narodowy program małej retencji. Nie do oczka wodnego, bo to jest naprawdę nieznajomość tematu niestety. Boleję, że z poważnego tematu robi sobie ktoś tylko i wyłącznie kampanię wyborczą i nie zna się na rzeczy. Polska będzie tylko wtedy wielka, kiedy autentycznie będziemy ze sobą współpracować, kiedy będzie Polską zjednoczoną, kiedy będzie Polską, która potrafi szanować tradycje, historię, kulturę, ale też patrzy i szuka przyjaciół w Europie, a nie wskazuje wrogu. Buduje swoją silną pozycję w Unii Europejskiej, dbając o swoją tożsamość narodową, o swoją historię i tradycję chrześcijańską, o to wszystko, z czego wyrastamy, co dla nas jest ważne. I to jest możliwe. Taka Polska jest możliwa. Przyjechałem dzisiaj was pokornie poprosić o poparcie i o współpracę. Nie dajcie się zwieść tym, którzy będą chcieli znów podzielić na tylko i wyłącznie dwie partie polityczne. One tak ze sobą walczą, ale tak naprawdę żyć bez siebie nie mogą. Ale z tego nic dobrego nie będzie, bo nic dobrego z tego nie ma od 15 lat, z tego podziału. I nie pozwolę, żeby po raz kolejny, tak jak w 2005 roku, później 10 i 15, podzielono Polskę znów na pół, żeby jedni na drugich patrzyli wilkiem. Żeby spoglądali na siebie z nienawiścią i wrogością. Tą ciężką chorobę nienawiści trzeba uzdrowić, uleczyć. Jako lekarz się do tego zapisuję. Uzdrowimy Polskę wspólnie z ciężkiej choroby nienawiści. Najpierw tych, którzy są nosicielami, przenoszą tą chorobę. Niestety dzisiaj sprawują czasem najwyższe urzędy w Polsce. Ta ustawka jest tylko po to, bo grunt się Andrzejowi Dudzie pali pod nogami. Po konferencji kandydat na prezydenta rozmawiał z mieszkańcami. Nie da się budować ani programu, ani swoich pomysłów bez rozmowy z mieszkańcami. Ja w takim trasie jestem od lat, nie tylko od tygodni. Rozmowy o sprawach samorządowych, o subwencji oświatowej, o kolei, o kładce w Łukowie nad stacją i o nieczynnych kasach, o drogach, o rolnictwie, o handlu ze wschodem. To wszystko o butelkach plastikowych, których nie możemy dzisiaj nigdzie oddać, a ceny za wywóz śmieci rosną. O sprawach, które interesują po prostu Polaków, moich rodaków. Nie czasem o najprostszych sprawach, ale one są najważniejsze. Ja wierzę, że mamy szansę wygrać wybory, że ja mam szansę wygrać wybory.
ciężko mówić o sobie i nigdy tego nie lubię, ale na pewno mogę pozyskać elektorat w mniejszych miejscowościach. I tu z kandydatów po stronie opozycji mam największe zdolności, również przez struktury, przez zakorzenienie w tradycji, przez taką podstawę centrową, umiarkowaną, która jest tutaj bardzo, bardzo popularna i wierzę, że to się uda. Ostatnim punktem wizyty Kosiniaka-Kamysza w Łukowie był spacer do parku, na który zaprosił go burmistrz Piotr Pudowski. Jesteśmy teraz, możecie Państwo rzucić okiem, w parku miejskim, wspaniałym, tu siłownia pod chmurką, amfiteatr, obok mnie jedna część placu zabaw, za kawałeczek druga, piękne miejsce, fajna rekreacja. Rozmawialiśmy o problemach samorządności, o tym, jak rozwijać Polskę lokalną, co zrobić, żeby koronawirus nie zabił Polski samorządowej i nie doprowadził do tego, że inwestycje będą wstrzymane, jak zmieniać prawo, żeby ono było przyjazne, żeby było efektywne. To są rzeczy takie najbardziej interesujące. Burmistrz, Rada Miejska, powiat, województwo, samorząd, to jest dla mnie niezwykle ważna sprawa, wspólnota samorządowa, bo nie patrzmy tylko przez stanowiska, które są sprawowane. Cieszę się, że z panem burmistrzem miałem okazję porozmawiać. Widać energię młodości, która jest w Łukowie. I dobrze, ale wspólnota samorządowa musi być doceniona i to jest bardzo, bardzo ważne. Te sprawy, które mnie najbardziej interesują, to jest kwestia finansowania samorządu, finansowania oświaty. To jest również olbrzymi problem, narastający problem odpadów w naszym państwie. I widzę pomysły i widzę wolę pracy i współpracy kandydata na rzecz wspólnoty samorządowej. Bardzo cieszę się, że kandydat na prezydenta zechciał odwiedzić nasze miasto. To jest okazja, żeby z kandydatem się spotkać, zadać pytanie. Ten kontakt bezpośredni jest dużo bardziej istotny i dużo bardziej wartościowy od tego kontaktu za pośrednictwem różnego rodzaju mediów. I każdego kandydata, który zechce do naszego miasta przyjechać, przyjmę tutaj z chęcią, spotkam się i będę rozmawiał o naszych wspólnych sprawach, sprawach samorządowych. Odnosząc się do sytuacji w samorządach, prezes PSL mówił: nie funkcjonuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, kompetencje są odbierane, nie ma rekompensat za utraty dochodów podatkowych. Samorząd dostaje nakazy i ukazy, polecenia do wykonania, a nie normalna rozmowa i prośba o współpracę z jednej i z drugiej strony. Samorząd prosi o wsparcie, a rząd tylko rozkazuje i wydaje polecenia. Z tego nigdy nic dobrego nie będzie, z tej mąki chleba nie będzie. Musi być współpraca i rządu z samorządem, i samorządu z rządem. Dlatego chcę wprowadzić nową ustawę o dochodach samorządów, subwencja oświatowa, która wypełnia zadania i finansuje w 100% wynagrodzenia. Pomoc w sprawie śmieci, odpadów komunalnych, to jest wielka sprawa. Dofinansowanie małej retencji dla samorządów, postawienie na zieloną energię na budynkach samorządowych, użyteczności publicznej. Wiele kwestii. Będę patronem samorządu, będę wspierał samorządność. Zapraszam 28 czerwca. Proszę o wsparcie, o głos. A burmistrz Piotr Pudowski zapewniał, że chociaż jest niewiele czasu, to wybory na pewno uda się zorganizować. Samorząd jak dotychczas nigdy nie zawiódł w kwestii organizacji wyborów i na pewno staniemy na wysokości zadania i 28 czerwca wszystkie lokale będą gotowe i przeprowadzimy te wybory zgodnie z przepisami. Wybory prezydenckie już w niedzielę 28 czerwca.